Witajcie kochani, kolejna Energy Bus Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Jakiś czas temu miałam przyjemność doświadczyć ciekawego zdarzenia podczas egzaminów. Otóż tuż przed samym wejściem do sali egzaminacyjnej spostrzegłam, że w prawej rajstopie leci mi oczko. Poczułam, jak robi mi się gorąco. Niestety jest za późno, żeby zareagować w jakikolwiek sposób. A na dodatek moje myśli zaczynają krążyć tylko wokół tego oczka. Kiedy wchodzę, czuję, jak oblewa mnie rumieniec wstydu i paraliżuje mnie świadomość, że oto wszyscy widzą moją dziurawą rajstopę. Po głowie kołatają się pytania, co oni sobie o mnie pomyślą, jak ja wyglądam, jak fleja. Pewnie myślą, że ich nie szanuję, skoro przyszłam z dziurami w rajstopach. Pozbawiona racjonalnego myślenia oraz zdolności skupienia zaistniałą sytuacją, rozpaczliwie próbuję pozbyć się poczucia bezsilności i najzwyczajniej w świecie czuję, jak chce mi się płakać. Obezwładniający lęk powoduje, że zapominam języka w gębie, nie umiem wydusić z siebie słowa, choć jestem super przygotowana. Znasz to uczucie? Zdarzyła Ci się kiedykolwiek podobna sytuacja? Zjawisko to nosi nazwę efektu reflektora. Jest to mechanizm psychologiczny znany jako spotlight effect. To jeden z najstarszych i najpowszechniejszych egocentrycznych błędów poznawczych. Jak mówi Amy Cuddy, wrażenie, że ludzie poświęcają nam więcej uwagi niż rzeczywistości, na dodatek w negatywnym, a nie pozytywnym kontekście. Dziesiątki psychologicznych eksperymentów potwierdziły istnienie efektu reflektora. Jednymi z pierwszych naukowców, którzy zwrócili uwagę na to zjawisko, byli Tomasz Gilowicz i Kenneth Sawicki, którzy w 1998 roku opublikowali wyniki dość zabawnych badań. Otóż poprosili swoich studentów o założenie t-shirta z nadrukiem Barry'ego Manilowa, w którym mieli paradować w pomieszczeniu pełnym innych studentów. Barry Manilow to amerykański piosenkarz, który w tamtych czasach był królem obciachu. Zadaniem eksperymentu było oszacowanie przez właścicieli koszulek, jaki procent studentów zauważy ich t-shirt i porównanie wyniku z faktyczną liczbą spostrzegawczych. Jak myślicie, jakie były wyniki? Otóż kiedy porównano opinię noszących obciachowy t-shirt oraz pozostałych studentów, okazało się, że istnieje potężna różnica. Właściciele obciachowych koszulek mocno przeszacowali tę liczbę. Byli przekonani, że koszulki zauważyło około 50% studentów, podczas gdy tak naprawdę fakt noszenia tej wieśniackiej koszulki zarejestrowało zaledwie 10% z nich. Wniosek jest prosty. Przez efekt reflektora podbijamy w naszych głowach liczbę osób, która dostrzega naszą wpadkę aż 5-krotnie. Dzieje się to nie dlatego, że przesuniamy ilość poświęconej nam uwagi, że jesteśmy narcyzami czy egoistami, ale robimy to, ponieważ każdy z nas jest centrum swojego własnego wszechświata i patrzy na świat swojej własnej perspektywy. A jak widać w tym eksperymencie, ludzie raczej koncentrują się na samych sobie niż na innych. Niestety, nie jesteśmy pępkiem świata. Kurczę, pomyśl, jakie to jest uwalniające. Kiedy następnym razem przydarzy Ci się jakaś wpadka, możesz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, przypomnieć sobie to badanie i pomyśleć, może nikt nie zauważył, a jeśli już, to i tak będzie to 5 razy mniej osób niż się wydaje. A po drugie, możesz zastosować efekt tak zwanej celowej ekspozycji i zamiast ukrywać coś czy reagować lękiem, możesz głośno powiedzieć, właśnie poleciało mi oczko, a ponieważ nic nie mogę z tym zrobić, to tak jak moja rajstopa, tak ja teraz puszczam do Państwa oczko. Ten zabawny, a może nawet głupi komentarz spowoduje, że przestaniesz się stresować i odwrócisz uwagę od swojego problemu. Poza tym obserwatorzy odbiorą Cię jako osobę, która potrafi się z siebie śmiać, a każdą porażkę przekuwa w sukces. W ten sposób porażka zamiast Cię paraliżować, rozróżni Ciebie i całe towarzystwo. To proste, wystarczy tylko poćwiczyć. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Napiszcie jakiś komentarz i przypominam, że działa mój kanał na YouTube. Pozdrawiam serdecznie.